Witam, Rzymuszki, z tej strony Trajol, w ostatnim odcinku z Horizon 4 na modyfikacji The New Order jako Ukraina. Właśnie przejrzałem sobie, co jeszcze zostało i trochę głupio się czuję, ponieważ zaczynam nowy odcinek, kiedy dosłownie nic praktycznie nie zostało takiego, co byłoby ważne. Przejrzałem sobie wszystkie gałęzie są dosyć krótkie. Myślę, że najciekawsza jest ta jedna gałąź jednak, ale zobaczymy jeszcze. Tak naprawdę nic nie musimy robić z ekonomią, nie musimy nic zrobić z budownictwem, to dosłownie nic nie musimy robić. Super, dziękujemy, że się pokazujesz. Więc jeżeli chodzi o resztę, że tak powiem, tutaj rzeczy, które można porobić, no to tak naprawdę już nic. Popatrzyłem sobie na to z kolaborantami, to takie najdłuższe. Ci socjaliści to też takie nie jest zbytnio ciekawe. Więc uznałem, że tak naprawdę, jeżeli nic już takiego ciekawego nie ma, ale w sumie bym sobie już dokończył tą serię, to zrobię tą krótki odcinek z tego wszystkiego, co nam zostało i na tym zakończę. Oczywiście to nie jest najdłuższe drzewko z The New Order. Możemy na przykład zobaczyć na przykład tutaj Wielką Brytanię, która poszła w Wolną Brytanię i tak naprawdę nic już nie ma więcej. Co się stało? Zobaczymy później. Więc tak naprawdę jedyne, co mógłbym jeszcze was poprosić, to o to, żebyście pisali komentarze, jakie serie kolejne robić. Ja niektóre próbuję ogarnąć. Żeby coś tam porobić jednak, ale jest taki problem, że niektóre serie, po prostu jak zaczynam grać, to w pewnym momencie coś tam w modzie powoduje, że na przykład mam potężnego przeciwnika i trochę nudno to oglądać, jak przez jeden odcinek na przykład dosłownie nic nie mogę zrobić, ponieważ bronię się, albo w ogóle, że przeciwnik jest na tyle silny, że cała seria kończy się na tym, że mnie pokonał. Jeżeli to jeszcze jest długa seria, to nie ma problemu, ale jeżeli to jest seria, w którym w trzecim odcinku zostanie pokonany, no to trochę jest żal. Tak, trochę jest żal. Okej, więc najpierw muszę tutaj sobie wyłączyć. I teraz mamy tutaj jakieś rzeczy do zrobienia. Więc zobaczymy, co tutaj jest. Możemy sobie jakieś bonusy dać. No i zobaczymy, co tutaj będzie. Okej, więc oprócz tego, że tak naprawdę mam tutaj jakieś rzeczy, to możemy sobie poczytać. Buried then rise. Tutaj większość rzeczy jest takie, że po wojnie domowej. Water of Tyrants. Coś tam. Nie przeczytałem do końca. Tutaj można byłoby sobie trochę poczytać, ale mówię, tutaj większość rzeczy polega na tym, że 85 punktów. Większość rzeczy polega na tym, że teraz po prostu możemy przeklikać. Wiem, że ktoś się mógłby bardzo postarać z tym, tylko że z drugiej strony to jest takie totalne teraz przeklikiwanie. To nie jest jakieś takie wolne, że można poczytać sobie w ogóle, tylko to jest takie szybkie, żeby już dokończyć. Okej, możemy tutaj jakieś kampanie robić. Tutaj widzę, że nie ma jakoś zmiany, że tak powiem, że nie ma tutaj w głównej mierze nic takiego bardziej wygórowanego, związanego z tym, żeby się jakoś postarać, dosłownie przyklikiwanie. Ale ja uwielbiam klikać. Tak, dla mnie, jak dodali decyzję, to było najlepsza rzecz, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o mechanikę Hoja, to tyle dodało możliwości robienia w Hoju, że naprawdę dla mnie to, że dodali decyzję, to była dobra decyzja. Okej, kontynuujmy tutaj jakieś rzeczy. Czy możemy tutaj spotkać się z weteranami na przykład?
Szukam, co tutaj możemy jeszcze sobie porobić. Na razie musimy tą siłę polityczną mieć, żeby zgarniać punkty. Tutaj dostajemy jakieś dywizje, niektóre. W głównej mierze to tutaj i tak mamy przewagę w wyborach, jak sami widzicie. 166, jeżeli chodzi o mandaty. Ale możemy na przykład... O, spotkamy się z tutaj burmistrzami. Możemy się ponownie spotkać z burmistrzami. Tutaj jeszcze jakieś sobie kampanie wysłać. Dosłownie jeszcze drzewko nam dodaje punkty, więc... To nie jest jakieś bardzo trudne. No a jeżeli gra daje ci bardzo szybkie... Bardzo szybkie, jeżeli chodzi o rozwój, że nie musisz aż tak bardzo się skupiać, no to trudno, żebym aż tak bardzo się skupiał na tym. Wcześniej miałem więcej czasu, żeby ogarnąć na przykład te filary, ale teraz to już nie ma znaczenia. Tutaj widzę, że tutaj albo z komunistami, albo z, no, z dawnymi upowcami pójść. Wiadomo, że to z nimi pójdziemy. Nie będziemy z komunistami gadać. I tak naprawdę... O nie, Kennedy'ego zabili. Mówię, w Ameryka dosłownie w tym modzie jakby nic się nie stało. To nam daje jakieś punkty, czy co? Tutaj mamy jakiś event zostanie. A nie, bo to koniec wyborów. Ci mogą kandydować. O, to dziwne. Ale okej. Coś tutaj możemy zrobić? Jeszcze nie, już tutaj nic nie możemy zrobić. Spotkajmy się z burmistrzami. To coś da. Dosłownie... Dosłownie... Mówię, to jest coś takiego, że jak się daje szybkie mechaniki i tutaj każe się, żeby stopować i żeby czytać, to mało kto będzie to robić. Możemy się spotykać z weteranami. Tutaj trochę się zwiększa, co to... bo tutaj dostajemy punkty, które później możemy wydać. I to nawet jest trochę mądre. Tylko, że nam się wyłączyły tamte rzeczy. Więc trochę usunęliśmy sobie. Ale możemy już ponownie zrobić sobie tutaj kampanię. Dobra, i to chyba będzie już ostatni taki event. Więc tylko będziemy musieli poczekać sobie. Dobra, to na razie możemy sobie włączyć. I będziemy spotykać się co chwila z burmistrzami. Jak już się spotkamy z burmistrzami, to ponownie to zrobimy. Czyli czy to jest taki loop? Ale dosłownie możemy co chwila robić coś takiego. I tak, dosłownie nieskończone źródełko mocy. Możemy co chwila klikać tak i dostajemy dosłownie... Dostajemy wszystko, co chcemy. Ja powiem trochę... Trochę... Że nieprzemyślana mechanika, ale z drugiej strony i tak to był ostatni fokus. Tak. Więc jak tylko tam wygramy, to chyba będzie już koniec. Okej. Czy jeszcze coś tutaj możemy zrobić? Możemy jeszcze tutaj sobie... Do ostatniego dnia, jak w prawdziwych wyborach, będziemy próbowali jakoś sobie zwiększyć poparcie. Okej, ile? 191? No to znakomity wynik. O, jeszcze możemy sobie powiększyć. No już chyba nie będziemy sobie zwiększać. Ile? 189. No, nie aż tak dużo, ale... Ale nawet spoko wynik. Okej, okay, koniec wyborów. No i Wasyl Stus. Tak, Wasyl Stus został wybrany. Jestem teraz prezydentem. Chyba już powinno się to wyłączyć niedługo.
Tak, jeżeli się nie włącza, to znaczy, że aż tak bardzo moderzy nie dotarli do tego momentu. Civic Action, The Price of Freedom. Dobra, coś tutaj się zaczyna. Teraz jesteśmy Popular Front. Wiecie, które jest... Progressivism. Tak, tym. No już nic zbytnio nie mamy do wyboru, a nam pokazuje, jakby jeszcze coś było. Także... O, koniec. No tak. Tutaj koniec wojny. No niestety wojna domowa wyszła. Kto tutaj stworzył? To chyba nie wy stworzyliście. Tak. To jest coś innego. The Arcade Decision Category will be enabled. Zobaczymy jeszcze, co to jest. Ale tak, to jest koniec. Nie wiem, czy to w zależności, co wybraliśmy, ale sobie teraz czytam to i że to jest w sumie taki neutral bad ending, że no niby wygraliśmy, no ale rządy nie są aż tak bardzo stabilne. Teraz zobaczmy, co to nam da arcade mode. Możemy po prostu włączyć debug mode. Okej, rozumiem. To zgaduję, że przez to, że jeszcze to jest włączone, to nie było, nie jest aż tak bardzo dopracowane. No ale taka krótka kampania z Ukrainy, no ciekawa była. Na pewno jakby coś jeszcze dalej było i te wybory nie byłyby aż tak szybkie, były szybkie, to można byłoby coś zrobić. Tutaj widzimy, że już Rosja powoli się jednoczy. Ci zawsze długo się jednoczą, bo mają taki swój okres. Jeżeli chodzi o Japonię, to mają tutaj nawet drzewko swoje, ale niestety, ale że tak powiem, kraje europejskie są jeszcze fajne, bo są wojny. Rosja też jest fajna, bo są wojny. Tutaj już nie ma anarchii. Więc zobaczmy, co tutaj. Tutaj udało się Bormanowi wygrać. Tutaj część jest nadal. Zostaje pod tutaj kontrolą. Niektórzy jednak nie działają tutaj już. Tutaj mnie zaskoczyło, że dużo tutaj, jeżeli chodzi o niemieckie papety, zostało. No ja nie powiem, że... Tam jest możliwość, żeby wygrały, ale to jest zazwyczaj coś takiego, że może dwa, tak wydawało mi się, a tutaj trzy, a my kontrolowaliśmy Ukrainę. Chociaż tutaj na środku, jakby tak zobaczyć, to może aż tak bardzo nie byli na dobrej pozycji, ale to w zależności od tego, kogo się wsparło, ten miał dosyć duże boosty. No Polska tutaj dziwne było, ponieważ Polska miała te terytoria, w pewnym momencie się pojawili tutaj właśnie UPA i takie, no dlaczego tutaj UPA się pojawiła, w sumie nie wiadomo do końca. To co możemy zrobić, jeżeli mamy tutaj możliwość, to nie wiem, na przykład zwrócić terytoria, jeżeli możemy. Możemy? Albo wyłączyli, albo nie możemy w ogóle. To szkoda. Dobra. Było nawet śmiesznie, było nawet zabawnie. Nie jest to, że tak powiem, aż tak interesujące, żeby grać. Dosłownie mechanika tego spichlerzu była tylko po to, żeby była. Później dostaliśmy mechanikę z tym spichlerzem, żeby zwiększać opór. Po czym dostawaliśmy w sumie decyzję, żeby tam zwiększać, jeżeli chodzi o ten napięcie w regionie, kiedy tak naprawdę nie opłacało się zwiększać po pewnym czasie napięcia.
te filary były też fajne, tylko to było coś takie, że albo jedna frakcja była taka mega wybustowana, no partyzanci to zawsze byli, bo to byliśmy my, ale albo jedna była wybustowana maksymalnie, albo druga była wybustowana, co czasami tak bywa, ale w głównej mierze ja później jak próbowałem to przez prawie całą grę, to tylko kolaborantów cisnąłem, bo oni byli na takim wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o tutaj tych przywódców, to tak zbytnio mnie nie obchodziło. Tak, no część na pewno drzewka w wojnie domowej była nawet ciekawa, chociaż ja po prostu klikałem je, to ja bardziej walczyłem. To akurat było fajne, że można było zawalczyć. No, chociaż, że tak powiem, jak kojarzę sobie jeszcze z Equestria at War, jak grałem sobie tam Kirion, no to jednak jak była wojna domowa, której nie nagrałem, dlatego że nie dało się jej wygrać, to było coś takiego, że ja w sumie tam było ważne, jakie cele narodowe się wybierze po kolei, a tutaj nie było ważne. No, mamy oczywiście stabilność na niskim poziomie, co jest związane z Pillar of Revolution. Oj, w ogóle ja wyłączyłem ten Pillars of Revolution, więc możemy sprawdzić, jak to wygląda. No, tutaj populiści, przez to, że populiści są. No tak, zgaduję, że trzeba by było wybrać jakąś część, która by wyłączała te fillers, ale na razie tego kontentu nie ma, bo jak mówiłem, każde z tych drzewek do wyboru to polegało na tym, że było każde krótkie, miało trochę eventów swoich, ale tak to nic nie było ciekawego. Dobra, więc na razie to tyle z tego moda. Niestety, ale osoba, która pisze, że chce, żebym zagrał Rosją, polega to na tym, że ile to jest serii, że z Rosji z tego moda, żeby zagrać sobie, tak naprawdę już wszystko było ograne, a póki nie ma nic nowego, to ja nie będę grać. No, niby Japonia jest, ale wiecie, Japonia przez większość czasu nic nie robi. Dosłownie nic nie robi. Więc co najwyżej można jeszcze sobie się pobawić może jakąś rewolucję, jeżeli Chiny mają. Ja pamiętam, robiłem to drzewko. O, to drzewko jest najgorsze na świecie, bo tutaj skończyłem i to było wszystko. Tak. To było wszystko. Cała moja seria to było tylko klikanie, naprawianie wszystkiego i to było wszystko. No. Ale może teraz chodzi o to. A może już tego nie ma. O, tutaj też jest spichlerzem są. Teraz trochę się pozmieniało, że można sobie dać ten dynamiczny, jeżeli chodzi o modyfikatory. I wtedy jest na samym końcu. I to akurat jest ładniejsze niż wcześniej, jak to wyglądało. Ale możliwe, że już to dodali. Ja musiałbym to zobaczyć. Dobra, więc to byłoby tyle, jeżeli chodzi o tą serię. Tam widziałem, też bardzo jesteście zainteresowani poradnikiem, więc nagram poradnik z tego, co w głównej mierze osoby chciały, bo zanim bym dotarł do budowania mapy, zapewne minęło miesiące, więc będę musiał się postarać z tą mapą. Okej, był z nami Trecho, no to cześć.